W dzisiejszym odcinku przed wami GeoGuessr w sezonie pierwszym. Wszystko polega na tym, że mamy 30 rund. W każdej rundzie będziemy mieli minutę, aby odgadnąć poprawną lokację. Lokację będziemy zaznaczać na mapie, a im bliżej niej będziemy, tym więcej punktów zgarniemy. Stresuję się, to jest mega trudne. Start, mam 60 sekund. Wiem, to jest burger. To jest burger na pewno. Stacja jakaś, tylko gdzie ja tutaj totalnie nie wiem. O, to był burger? Czekajcie. Pierwszy punkt mam na 100. Myślałam, że tutaj będą... Dobra, ja mam tutaj maksymalną ilość punktów, także zobaczymy, jak Rafałowi pójdzie. Okej, okay, teraz moja kolej, także klikam play i trzymajcie kciuki. Także mamy tutaj koinkę. W ogóle tu mamy czas. 55 sekund na odpowiedź. Czy to nie było czasami tutaj gdzieś w rogu? To było chyba tutaj w rogu, z tego co pamiętam. Ej, nie wiem. Dobra, to jest na pewno tutaj, tylko żeby to w dobrym miejscu zaznaczyć. Okej. Okay. Tak, 500 punktów, 1 metr tylko od tego, 1 metr. I czekajcie, czy to nie jest to samo, co Rafał miał? Nie, tutaj mamy coś takiego, jakieś górki, to jest gdzieś na środku mapy. No i o tym właśnie mówiłam, że tu jest wszędzie dookoła zielono, chociaż tu jest jakiś domek i tam wydaje mi się, że jest morze. Nie mam zielonego pojęcia, gdzie to jest. Nie wiem, dobra, czekajcie. O, już tutaj już niestrący mi się zaznaczyło, ale to nie o to miejsce mi chodzi. I 31 sekund mi zostało. Tu na pewno to nie jest, tu też na pewno to nie jest. Ja nie mam zielonego pojęcia, Rafał, czy ja mogę mieć jakieś karty podpowiedzi? Ja chyba tutaj będę strzelać. Ja tutaj będę... Czekajcie, jedna górka, duża, druga górka, dookoła tak pełno górek. To gdzieś musi być tutaj. Nie, albo tutaj. 9 sekund. Nie. Daję tutaj. Ej, przecież to powinno być widać. Albo to, albo to. 0 punktów. 58. Prawie przecież byłam tak bliziutko. No to co oni tu się ściemniają? Nie, no dobra. Tu totalnie nie wiedziałam, gdzie to jest. Także lecimy do drugiej rundy w moim przypadku. Mamy tutaj tak. Ewela była tutaj. To jest dokładnie to miejsce, czyli tak samo, chyba to jest burger. W sensie na pewno to jest lepki lasek, czyli Grizzly. I to będzie gdzieś dokładnie w tym miejscu, jeszcze się upewnię. Dobra, ja myślę, że mogę tutaj odpowiedzieć. Także 500 punktów, 0 metrów, także jest dobrze. Farma. Dobra, to jest farma, tylko z kolosami. To się kolosy nazywają? Nie wiem, ale na pewno... To jest tutaj. To były te kolosy? Nie, bo były dwie farmy, tak? Tak, a tutaj chcieli mnie oszukać, tylko gdzie te kolosy były? I to było to czy to? Kurczę, Rafał tu podgląda i on myśli, co za głupol. Dobra, chyba to jest górna, lecimy na górną, tylko ja tutaj nie widzę, gdzie są tutaj te kolosy, ale stodoła była ta duża, czerwona tutaj. Ale tu nie muszę, ja nie wiedziałam, że tu, myślałam, że jak zaznaczę, to mi to samo tak jakby wiecie. Ale mi się teraz gorąco zrobiło. Ja nie mogę, ja tu już Eweli mówię, klikaj. Myślałam, że jak nie kliknę, a zaznaczę sobie, wiecie, tutaj ten wskaźnik, to mi tak jakby samo to zaliczę, trzeba tutaj kliknąć, także dobra, możemy to zaliczyć, bo to było gdzieś tutaj. Wiecie co, zróbmy tak, że po prostu jako, że Ewela miała problem, no to ja zaznaczę tutaj i tak jakby tą rundę sobie zrobimy za 0 punktów. No po prostu nie wiedziała o tym. Ja daję następną rundę i mamy tutaj burgerka i burgerek, jak już wiemy, jest gdzieś tutaj. I teraz tu widać burgera. Tu jest, czekajcie, stacja koło domku, między jednym a drugim domkiem za stacją. Wydaje mi się, aha, bo to jest tu, czyli to gdzieś będzie tutaj. O, pomyliłam się, to jednak tu. Tu miałam dać na początku 3 metry, także nie mamy całych 500 punktów, ale jest dobrze. Ja lecę do czwartej rundy, mam 1000 punktów na tą chwilę i świetny obrazek na sam początek. Elegancko, na pewno będę wiedział, gdzie to jest. Oddalmy sobie i teraz pytanie. O, to jest spawalnia spłuczek. Chyba tak, tak, to jest dokładnie spawalnia spłuczek. Spawalnia spłuczek była dokładnie tutaj, czyli Flush Factory. I teraz tak, ona jest ustawiona w stronę północną, czyli tam jest północ, więc my jesteśmy gdzieś tutaj. Ja nie wiem, czy to nie będzie gdzieś tutaj. Gdzieś tu, czekajcie, na wprost. Tu. No dobra, tutaj. Tak mi się przynajmniej wydaje. Dobra, zaznaczamy. I metr, tylko metr. Tak jest, 500 punktów kolejne. Ej, to jest niesprawiedliwe, bo ja mam mniej punktów niż Rafał. Muszę go dogonić. Dajemy następną rundę, lecimy busem. Jakieś łatwe dajcie. O, koło fabryk to jest. I to jest gdzieś koło drzewek trzech. Tu są, czekajcie. Teraz pytanie, tam jest tak dużo drzew. Czekajcie, trzy drzewka w kupce to są i z tyłu jest dużo. I teraz pytanie, czy to są raz, dwa, te trzy,
i w kupce jest dużo, czy to są te drzewka. I wydaje wam się, że to jest tutaj, bo to są takie trzy drzewka. Ja myślałam tak szczerze, że to jest od tej drugiej strony, ale dobra, stawiam, że to jest gdzieś... A jest z tyłu woda za nami? Jest jakaś górka. Dobra, daję tutaj. Jak to będzie po drugiej stronie, to normalnie wyjdę z siebie. Przecież te drzewa były bliżej siebie. Co to za oszukaństwo? Ale dobra, jakieś tam punkty są. Runda chyba numer 5. Zobaczmy, gdzie nas przeniesie bus. Jesteśmy obok jakiegoś domku i mamy tak. Mamy samochód. Tam w oddali jest jakaś stodoła. Tutaj jest jeden domek. Ja na te pojedyncze domki zawsze latałem. Tylko tu po lewej stronie to nie mam zielonego pojęcia, co będzie. Ale wydaje mi się, że to gdzieś będzie prawa strona, gdzieś tutaj, ale nie wiem, to będzie stodoła, czekajcie, czy to może być domek, czy to był taki domek? Czekajcie, jak on wygląda, ten domek? To nie jest ten domek. Ej, nie wiem, tu jest jakaś wysoka góra i to jest wysoka góra, chyba to jest ta... Tak, czyli to musi być przy górach, czyli to musi być od góry zdjęcie w dół, bo po prawej stronie to, czyli to będzie gdzieś... Nie wiem, gdzieś tu... Nie tutaj. Gdzieś tutaj? Dobra, 9 sekund. No dobra, zaznaczam tutaj. Gdzieś tu przy domku, pyk. No, troszeczkę się pomyliłem, troszeczkę. Ja w ogóle takie robię błędy głupie, w sensie wiem, gdzie to jest tak... Blisko, a niby nie blisko. Czekajcie, tutaj jest woda. Jest jakiś taki mały sobie tutaj domek. I tam jakieś są takie te. Także ja idę teraz koło wody. Ja muszę szukać jakiegoś takiego małego domku. Tutaj jest jakiś duży taki... Na pewno nie tutaj, nie tutaj. Tu jest... Nie... Tu na pewno to nie będzie. To będzie gdzieś u góry, tak mi się wydaje. O! To nie będzie gdzieś tutaj właśnie? Nie, tu był taki domek, ale chyba to był inny. Dobra! Rafał mówi cyk, cyk! Pokażcie mi to. Przecież to nie wygląda nawet jak domek, ale tam było takie małe coś, taki dużo mniejszy. Pamiętam, jak tu latałam. Okej, kolejna runda i sprawdźmy, co tutaj będzie. Czekajcie, znowu mamy... Takie coś, że jest to blisko i to blisko, ale ja już ciemno mogę powiedzieć, gdzie to jest. Słuchajcie, jeśli chodzi o tą lokację, to taki podjazd do domku był tylko i wyłącznie w jednym miejscu i to było na Retail Row i to powinno być gdzieś tutaj. Więc zaznaczam, sprawdzam, no troszeczkę dalej, ale 478 punktów. Rozwalony domek, my lataliśmy z Rafałem na rozwalone domki, jest to gdzieś na górce i koło tego krzesła. I to krzesło było gdzieś... Czekajcie, czy tu jest woda? Tak, to jest woda. Czy to będzie gdzieś tutaj, z tej strony lewej? Rozwalony domek i na górce. Rozwalony domek i na górce. Ej, 3 sekundy! Dobra, tutaj, to nie jest tu. Nie zdążyłam kliknąć. Zobaczmy, co tym razem i mamy stodołę. I ja, jako że Eweli się nie udało, to będzie w ciemno po prostu. Żeby no było, w sensie, równo, pyk. Mamy dużo drzew między górkami i to jest ta miejscówka, gdzie były te takie żywopłoty. Więc wydaje mi się, że ja będę wiedziała, gdzie to jest. Gdzie te żywopłoty takie były? O, tutaj. Był taki domek i właśnie dużo takich żywopłot. Te żywopłoty nie są widoczne, ale wydaje mi się, że to jest właśnie to. Tylko teraz z której perspektywy to jest zrobione? Musimy zobaczyć, czy tutaj w środku drzew... I są dwie górki. Dwie górki mogą być. 20 sekund jeszcze mam. W środku drzew i są... A, domki. Dobra, sprawdzamy. Dobra, 5 metrów tylko się pomyliłam. Tutaj no ciężko, bo tutaj wiecie, praktycznie tak samo to wygląda, ale udało się. Ale z tego co widzę, jesteśmy przy pomidorze. I tak, pomidor, czyli to powinno być dokładnie na Tomato Town. Przed samym wejściem zrobione to zdjęcie było dokładnie w tym miejscu, więc klikam. I 500 punktów. No i kolejna runda, oby teraz mi też tak dobrze poszło jak wcześniej. I to jest, jak to ta miejscówka się nazywała? Lepki Lasek? Czekajcie, tu są te wjazd na jakimś wjeździe. Czyli albo to będzie gdzieś tu. Mamy szary domek, takie jakiś szary domek. I to jest to, czyli ten wjazd to będzie gdzieś... Czekajcie, koło tego ta kosa gdzieś... A, tamta strona to jest tak jakby to. Czyli ja jestem gdzieś tu. Dobra, 15 sekund. Daję gdzieś, że to jest... Nie wiem, tutaj gdzieś. Powiedzcie mi, jak ta droga to wygląda, jak to jest, że to jest zjazd, a tu jest na środku tej miejscówki. Ale udało się. I runda numer 9 jest bardzo prosta, ponieważ jesteśmy na Dusty. I dokładnie jesteśmy w tym miejscu, proszę bardzo. 500 punktów, 1 metr. To są tak spłuczki, tak samo jak Rafał tutaj. Mamy tutaj tą fabrykę. Tam jest woda, a my jesteśmy ustawieni. Czekajcie, czy tam nie ma wody? Nie. Tą stronę, czyli to musi być od prawej strony. Siedzimy, tak, czyli od tej strony. Tutaj gdzieś będzie trak. Dobra, powiedzmy, że to jest gdzieś...
tutaj. O kurczę, w ogóle nie ta strona. Ja myślałam, że to jest tak jakby przodem tutaj. Dobra, ale nie z tej strony miejscówki, ale na tej miejscówce. Ja następne co widzę, to jestem właśnie w tych zielonych terenach, o których Ewela mówiła. Ale tak, po lewej stronie mamy farmę. Po prawej stronie, o tu oczywiście jest ten pojedynczy domek, tam jest Lud Lake. Tu jest góra, więc zbliżmy sobie tutaj mapę. Tu mamy raz, dwa, trzy drzewa. Jesteśmy nad drzewami i to powinno być gdzieś tutaj. Tak mi się wydaje, zobaczmy. 1 metr. I Rafał jest dobry w to skubaniec. 11 runda na 30 i my jesteśmy gdzieś koło pomidorka z tyłu. Najpierw jedźmy sobie na pomidorka, na tomato tutaj. Most jest... A, tu jest most przede mną! Czyli to jest między drzewami... Tutaj gdzieś, to jest gdzieś tutaj. 3 metry, no nie! Rafał tak idealnie trafia, ja nie wiem jak on to robi. Następnie jesteśmy na mokrych moczarach. Od razu tutaj widzę drzewo z mokrych moczar. I teraz tak, od której strony my jesteśmy? Tu jest domek, który jest na samym środku moczar. I ten domek jest... Był gdzieś... Czekajcie, czy on był gdzieś... On był gdzieś tutaj. A, my widzi... A nie. Czyli my jesteśmy... Czekajcie, tu jest... drzewo. Tu powinno być jeszcze jedno drzewo gdzieś widoczne. Ale ono nie jest zaznaczone. Ej, nie wiem jak to jest. Ale no, gdzieś tutaj to będzie po prostu. Dajmy sobie to dokładnie. No, gdzieś tak. Ile? No 1 metr tylko. Ty masz klątwę 1 metra. Kolejna runda, żeby nie zielone tereny. Ale tutaj mamy górkę i mamy tutaj burgerka. Ten burgerek patrzy z tej strony, więc ta górka to będzie... z domkiem, czekajcie, tu jest domek i ją widać i to będzie gdzieś tutaj, czy my jesteśmy za drzewem, jesteśmy przed drzewem, mam nadzieję, że teraz trafię, jak nie trafię, czekajcie, to będzie gdzieś dokładnie tutaj. No i 2 metry, Rafał, jak ty to robisz? Runda numer 12 i w 12 rundzie jesteśmy przy jakiejś stodole i jesteśmy przy wodzie i widzimy wyspę startową. Wyspa startowa kiedyś chyba była tutaj, z tego co pamiętam. Więc to jest chyba dół mapy. Co świadczy o dole mapy? Świadczy ta wielka góra, która jest tutaj. A więc tu jest ta stodoła, dokładnie. I to zdjęcie zostało wykonane jakieś 5 metrów od stodoły, czyli tu. Uwaga. Tak, 1 metr. 1 metr znowu. Ej, Rafał, on ma, nie wiem, czekam na takie pytanie, gdzie Rafał nie będzie wiedział totalnie, co powiedzieć. My jesteśmy na moście z dziurą i mamy gdzieś rzekę, czyli musimy poszukać sobie, to jest, czy to jest ten most, czy to jest ten most, teraz pytanie. So, poszukajmy jakichś innych może punktów. Tu mamy jakieś górki. Dobra, i tu jest jakiś trak i tam woda idzie, dobra. Czyli musimy tutaj teraz obstawić, który to most, ten czy u samej góry. Dobra, strzelamy, że u góry, bo tutaj są takie, nie ma aż tak za dużo tych górek, tylko jest bardziej prosto i widzimy jakiś domek. Aha, bo ja to muszę tak jakby zaznaczyć, że to jest pod mostem zrobione. Jak to obczaić, czy to jest z prawej, czy z lewej? Tu jest taka... Dobra, dajemy z tej. 1 metr! 13 runda i jesteśmy, uwaga, gdzie my to jesteśmy? Znowu jesteśmy chyba przy tej wielkiej górze. A ja wiem, gdzie my jesteśmy. Ja tutaj bardzo często przechodziłem, tam leciałem na 2 domki. Później szedłem właśnie na ten domek, czyli jesteśmy, widzowie, naprzeciwko tego, to coś jest dokładnie w tym miejscu, więc to zdjęcie zostało wykonane gdzieś tutaj. Także sprawdźmy. No, 4 metry. I teraz mamy znowu pomidorka i mamy tutaj taki domek. Pamiętam, jak lataliśmy na ten domek. Tu jest most, tu jest pomidorek, czyli tam jest most i to jest to, więc to jest ten domek. To trzeba tak jakby przekształcić to i my jesteśmy przy tym między domkiem, a gdzieś między tym, więc my jesteśmy gdzieś, powiedzmy, bliżej tego może, więc my jesteśmy gdzieś tu. 2 metry! Runda 14 i zostałem właśnie wyniesiony w takie szczere pole, o którym mówiła Ewela, ale jedno drzewo tutaj podpowiada, gdzie my jesteśmy. Słuchajcie, to drzewo podpowiada nam, że to są drzewa z mokrych moczar, więc ja... Tu jest... O, czekajcie, tu jest krzak. Tu jest krzak, dobra. To miejsce zaznaczamy. No troszeczkę dalej, ale to miejsce. Tak jak mówiłam, Rafałowi idzie coraz gorzej. Może uda się nam jeszcze go przegonić. I mamy teraz tutaj farmę i mamy te silosy, więc to jest farma dolna. Dobra, jesteśmy gdzieś tutaj. I mamy tak dużo drzewek i ten taki kamieniołom. Tak. Kamieniołom jest tutaj. I to jest od której strony? Są silosy, jest kamieniołom tak jakby za nami, ale są drzewka, czyli to jest tak jakby...
to jest kamieniołom, czyli drzewka muszą być gdzieś przed. Czyli to gdzieś będzie tutaj? Dobra, obstawiam gdzieś tutaj. Mam nadzieję, że... No dobra, troszkę się pomyliłam, to było po drugiej stronie tego, ale no gdzieś właśnie w tym obszarze. Jesteśmy teraz w połowie runda 15 i znowu jestem w takim miejscu, o którym mówiła Ewela. Ale to pamiętam, że coś takiego było dokładnie w tym miejscu. Czekajcie, gdzie to gdzieś tutaj będzie. Trzy choinki. To i to będzie tu. Uwaga. 500 punktów. 500 punktów. My teraz też robimy 500 punktów albo i nie, bo mamy jakieś takie góry. Pamiętam tą górę. To była taka góra gdzieś tutaj u góry właśnie. Góra u góry. To była gdzieś któraś z tych górek. To pamiętam... A, zobaczcie się, tu jest tak dużo drzewek. Nie, tu mamy gdzieś dużo drzewek. Górka i dużo drzewek. Czyli to wygląda jakby to było gdzieś tutaj. I to jest jakby na niższym stopniu, gdzie jest drzewo. Z tej strony, dobra, 500 punktów. Jest, 1 metr. Runda 16 i po tych domkach. Ej, szczerze to wam powiem, że nie wiem, gdzie to jest. To jest gdzieś na boku na pewno. Tam są, dobra, moczary, czyli moczary są w oddali. Więc to coś powinno być gdzieś tutaj. Pierwszy domek, drugi domek. I to jest gdzieś pomiędzy. I to jest gdzieś właśnie przy tych drzewach. To będzie gdzieś tutaj. Sprawdźmy. No, trochę dalej. Mamy 17 rundę. 17 to moja szczęśliwa liczba, więc musi się teraz udać. Koło górki, czekajcie. To jest koło górki i jest domek. Mi się wydaje właśnie, że to jest... Jak my z Rafałem zawsze lataliśmy gdzieś tutaj. To była górka. I tutaj gdzieś taki domek jest. I to jest ten domek. I to chyba widać ten domek. Ja obstawiam, że to jest gdzieś tutaj, ale to chyba nie jest tutaj. Koło jakiejś takiej jednej wieżyczki. Gdzie ta wieżyczka była? Stawiam tutaj, strzelam. O cie panie, po drugiej stronie mapy to było. Runda 17 i jesteśmy przy więzieniu. Więzienie mamy gdzieś tutaj. I teraz tak, górkę mamy tutaj. Krzak mamy tutaj. Więzienie widać, chociaż to więzienie jest trochę z daleka. Zobaczmy sobie jeszcze. Chociaż nie, jest bliska. Czyli to będzie po prostu gdzieś tu. Sprawdźmy. 2 metry. Ja to miałam już! Gdzie to było? Ja nie pamiętam, gdzie to było. Czekajcie, Rafał to odgadł. Ja też to muszę odgadnąć. Dobra, tutaj gdzieś będzie pewnie u góry. I szukamy teraz. Czekajcie. Rozwalony domek koło tego. I tu jest coś takiego. To. Górki widać. Dobra. O, kurczę, troszkę dalej, ale i tak chociaż jakieś punkty są. Runda 18 i tak, to będzie chyba dół mapy, ponieważ tutaj mamy most, tu mamy rozwaloną lodziarkę z jedną skrzynią u góry. Stawiam, że to jest most ten, ale zobaczmy, gdzie to będzie dokładnie, żeby tu fulla punktów mieć. Dobra, chyba wiem, chyba to będzie tu. Sprawdźmy. O, to od drugiej strony było w ogóle. O lol. Ej, ja to już miałam, tutaj ten podjazd. Czekajcie, tak? Ej, ja mam to samo. Trafiło mi się to samo. I powiem wam, że to było gdzieś tutaj. Na ślepo. 3 metry. Jednak z drugiej strony. Runda 19. Mamy farmę i to jest dół farmy. Już to widzę po zdjęciu. I to będzie dokładnie w tym miejscu. Ale jeszcze, żeby się upewnić. Czy to jest dół? Tu mamy domek, tu mamy małą stodołę. 2 silosy. Więc no to będzie gdzieś na pewno to miejsce. Także sprawdźmy. 3 metry. To było, aha, to było wyżej. Jesteśmy na górce, są 2 drzewa, koło wody, koło jakiegoś domku. I tu jest most jakiś chyba. Możliwe, że to będzie gdzieś tutaj, bo tu jest jakiś most. I pamiętam ten most. Tak, to jest ten most. I mamy górkę, most przede mną, domek rozwalony. To tutaj. To będzie gdzieś tu. Po drugiej stronie, ale chociaż połowa punktów jest. Runda 20 i to jest przy... tutaj. To jest dokładnie tutaj. Bez obkręcania to zrobimy. Także pyk, uwaga, 2 metry. O, spłuczki. I to są spłuczki od samego przodu, koło drzewka, więc też mam teraz łatwo, powiedzmy, od samego z przodu, to jest gdzieś tu. 2 metry. 21 runda i z tego co widzę jesteśmy... Aha, jesteśmy, czekaj, tak, jesteśmy na burgerku i to chyba miała Ewela, bo jeszcze wtedy patrzyłem jej na ekran, bo nie wiedziałem, że to się będzie powtarzać, ale z tego, co tam pamiętam i z tego, co wiem, to jest dokładnie w miejscu tym. Także zobaczmy. Dokładnie tak, 500 punktów. Rozwalony domek i taka stodółka. Domek i stodółka. To jest chyba gdzieś na górze mapy, tak mi się wydaje. Na górce to jest? Czy na płaskim? Nie, to jest na płaskim, ale koło górki. Dobra, ja obstawiam, że to jest tu, chociaż no nie wydaje mi...
Na dole mapy, w ogóle szukałam w złym miejscu. Runda 22 i mamy tutaj domek. No to będzie proste, ponieważ mamy tutaj tą wielką górę. Tylko które to było teraz pytanie? To było chyba... Gdzie była ta wielka góra? To jest... Nie, to nie jest to. I mam problem, bo tu gdzieś powinien być domek, a tego domku nie widać. Ej, tu gdzieś domek powinien być. Dobra, jest tutaj ten domek. Dobra, gdzieś tutaj zaznaczam. No idealnie prawie. Rafał to chyba miał. Górzyście. Górzyście jest tu na dole. Czy mamy tutaj gdzieś most? Góry, góry, góry. Góry i pagórki. Czy ten domek jest na górce? On jest tak jakby na górce, ale nie do końca. Nie, jednak mi się wydaje, że to chyba będzie właśnie na górze mapy. Bo tutaj jest dużo górek właśnie. Wydaje mi się, że to... Może być tutaj? 1 metr, ale trafiłam, ale fart! Runda numer 23. Mamy tutaj farmę znowu z samego dołu. I to będzie przy stawie. Tutaj jest staw, tutaj jest drzewo, więc to powinno być gdzieś zaraz przy drzewie. Tutaj 0 metrów. Idealnie, widzowie, idealnie. Brawa dla Rafała. Pierwszy raz w dzisiejszym odcinku. Idealnie w punkt trafione. Także GG dla niego w komentarzu. O, Rafał tutaj już był. I to jest, czekajcie, to jest burgerek i to jest burgerek i on to mówił właśnie, czekajcie, ja tutaj go troszkę podjadę, to było gdzieś tutaj wtedy. Uwaga, sprawdzimy, jak to będzie po drugiej stronie. O, kurczę, troszkę tutaj bliżej i straciłam przez to punkt. A, to było od tej strony, dobra. Zbliżamy się powoli do końca i mamy tak, Flush Factory, oczywiście... Widoczne są one z pomiędzy gór gdzieś w oddali. A nie! XD! To w ogóle nie jest w tym miejscu. Dobrze, że się popatrzyłem. Czyli to, widzowie, to będzie gdzieś tu. To będzie gdzieś tutaj, przy drzewie. Dobra, to będzie gdzieś to. Dokładnie tak. Jesteśmy pierwszy raz w dzisiejszym odcinku na przyjemnym parku. I to jest koło altanki. A ta altanka była po tej stronie. Była... Tu jest altanka. A my jesteśmy obok altanki na lewo, przed domkiem. Czyli my jesteśmy tutaj gdzieś. Kurde, to nie był przyjemny park. Ta altanka była tu, ale... Runda numer 25 i wygląda na to, że to ja jestem na przyjemnym parku. I jesteśmy dokładnie w tym miejscu. Także to będzie to miejsce. I sprawdźmy 500 punktów. Jesteśmy przy kamieniu. Okej, Rafał, zobacz, jaką mam fajną rundę. Baba. Drzewka, drzewka i kamyczek. Myślę, że to będzie... Dobra, dajemy, dajemy, nie poddajemy się, dajemy, że to jest tutaj. Ej, blisko! Ej, dobrze mi to poszło, jak na takie tutaj zdjęcie. Okej, ostatnie 4 rundy i jesteśmy w miejscu... tutaj jesteśmy dla Lonely i to będzie, czekajcie, tu gdzieś powinien być wodospad, tu widać to, wodospad chyba był tu gdzieś na dole, gdzieś to tutaj powinno być, ale jeszcze zobaczmy, tak, tutaj powinna być chatka, tam powinien być wodospad, dobra, bardziej tutaj. I uwaga, no jeszcze wyżej trochę, ale 500 punktów wbite. O, wieżyczka i właśnie wieżyczka i ten taki domek drewniany, więc to będzie gdzieś tutaj i to spadł gdzie Rafał. Czyli czekajcie, wieżyczka jest dalej, domek jest bliżej, czyli my będziemy gdzieś między takimi tutaj, dobra. O, udało się jednak. I mamy drewniany mostek jest tutaj, a ten drugi mostek, czekajcie, ten drugi mostek... Musi być gdzieś. Czekajcie, to jest ten drewniany. To jest ten drewniany, rozwalony domek. A my się tak jakby patrzymy na to od tej strony z drzewek, więc to będzie gdzieś tu. No po drugiej stronie, a miałam klikać drugą stronę. Widzowie, okazało się, że jedna runda nam się nie nagrała, bo skończyło mi się nagrywanie. Ale jak możecie zobaczyć, mam tutaj... oczywiście to była moja miejscówka. Udało mi się sprawdzić, no w sensie, no 500 punktów i lecimy teraz do rundy, jeszcze będą, no oprócz tej jeszcze będą dwie. To jest oczywiście Loot Lake przy tym pomostku małym, więc to będzie dokładnie gdzieś tutaj, sprawdźmy, idealnie. Przedostatnia runda i to mamy kamieniołom koło, czekajcie, to jest na dolnej. Na dolnej i tutaj mamy gdzieś kamieniołom, więc czekajcie, jakby to obrócić? Tam jest naprzeciwko stodoła, czyli my jesteśmy gdzieś... A, tu jest ten kamieniołom, dobra. I my widzimy stodołę tom, tam jest domek,
Czyli tamta stodoła, czyli to będzie gdzieś koło drzew. Dobra. To będzie właśnie gdzieś tu. Oje! Koło tamtych drzew. Przedostatnia runda i w sumie Ewelii została tylko jedna, tak? Także dobra, gdzie to będzie? Tutaj mamy wieżę. Ej, nie pamiętam, gdzie ta wieża była, ale ta wieża chyba była na Lonely tutaj. Więc to powinno być gdzieś tutaj, ale sprawdźmy. Mamy tutaj górkę, świetnie. Czyli to będzie gdzieś tutaj. Dajmy tu na 3 metry. Uwaga, ostatnia runda, muszę ją odpowiedzieć na 0 metrów. Wiem, gdzie to jest. To jest tutaj. I to jest ten domek. Czekajcie, muszę to idealnie, ale to jest od wewnątrz, więc to będzie po tej stronie. Się udało na koniec. No to się postarałam, ale się ucieszyłam. Brawo dla mnie, Rafał. Brawo. Lecimy teraz z moją ostatnią rundą i pytanie, gdzie to będzie? Mamy jakiś domek, stodoły, mamy... Ojejku. Ja tu chyba odpowiem źle tym razem, ale wydaje mi się, że jest to gdzieś po tej stronie. Ale gdzie to jest? To ja nie mam zielonego pojęcia, tak szczerze. I to chyba nie jest po tej stronie. A tu dajmy. No, jednak od prawej strony. 0 punktów. Z tego, co widzę, to Rafał i tak wygrał dzisiejszy odcinek. Ma 12 tysięcy punktów, ja mam 10 tysięcy, ale i tak poszło mi, wydaje mi się, dobrze na to, że Rafał dużo, dużo więcej grał i liczyłam na to, że będę miała mniej. Także ja się cieszę. Także widzowie, zostawiajcie łapy w górę, jeśli chcecie odcinek z drugiego sezonu. W sensie taki sam, ale z drugiego sezonu, z kolejnego sezonu. Klikajcie łapy, no i wpadajcie na te filmy, które tu widzicie. Trzymajcie się, na razie, piona.